Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i lecimy z kontynuacją w naszej grze. Skończyliśmy mniej więcej w tym miejscu. Ja bym chciał tutaj jeszcze się wrócić, słuchajcie, do momentu, w którym żeśmy byli poprzednio, czyli chyba to było gdzieś tutaj. Nie pamiętam, czy to się tam szło, czy się tam nie szło. Zależy mi na tym, żeby zeksplorować miejsce, które nie do końca zostało przez nas. To jest ładownia. My idziemy tutaj. Tak, tędy trzeba będzie się przedostać. Dobrze. Czyli chodzi mi o to, żeby po prostu zeksplorować to pomieszczenie, gdzie byliśmy wcześniej. Czy my możemy tam zjechać? Możemy. Fajnie. Bo tam coś zostało, natomiast no... Żal by było, żeby się to zmarnowało, tak powiem. O. I jesteśmy tutaj. Jeszcze wejdźmy sobie w mapkę. I tutaj musimy jakoś dojść do tego momentu. Nie wiem, czy nam się to uda. A figę nam się uda. Nie przejdziemy tędy, patrzcie. Nie ma takiej opcji. A, niech to. Dobra, wracamy w takim razie do punktu wyjścia. Bo tutaj już niestety od tej strony nie wejdziemy, ale wejdziemy od innej strony za to. Musimy zjechać pięterko niżej. Można było i tędy jakoś przejść, ale chyba będzie, że tak powiem, lepiej jak zjedziemy, coś mi się wydaje. Wracamy w takim razie do miejsca. Tutaj. Czekajcie, no nigdzie indziej już tutaj pójść się nie da. Gdzie jest nasza winda? Zjedziemy windą na dół. No bo mówię, tu jeszcze nie chcę iść. Tu jeszcze nie chcę iść, bo no szkoda tych towarów, które tam się marnują, że tak to ujmę. To chyba z tego poziomu, który tutaj nam się będzie zaraz pojawiał. Tędy? Tak. To tędy chyba się tu szło. Czyli musimy jeszcze raz chyba tą samą drogę pokonać. Nie wiem, czy to się z tej strony uda nam. Mam nadzieję, że tak. Ale czy na pewno, to zobaczymy. Mam nadzieję, że sprawniej to pójdzie, a może w międzyczasie pojawią się jakieś dodatkowe utrudnienia? Nie wiem. Przekonajmy się. Tutaj był ślepy korytarz, tak? Dobrze pamiętam. Mapka. Pusto. Znaczy pusto w tym sensie, że nie ma nowych rzeczy żadnych. Natomiast może się jakieś stwory, potwory pojawić. Mogą, no. Tutaj trzeba uważać już. Więc ja delikatnie zwolnię. Tutaj coś mamy nowego, czy nie mamy nic nowego? Nie, tutaj nic nowego nam się nie pojawiło. Wychodzimy stąd i idziemy tu na prawo. Oj, coś słyszę, się sypie gdzieś. Jak to w kopalni. Zobaczmy mapkę. Czysto. Czekajcie, gdzieś... O, jest to miejsce. Wchodzimy. Wchodzimy. I jesteśmy gdzie? Aha, czyli teraz prosto. Prosto, prosto. A potem cały czas prosto. Udało się zeskoczyć. Tutaj było coś, ale tu już więcej nie ma, widzę. Zostało wszystko już spenetrowane. No to idziemy do przodu. Szyb rozdrabniacza. Tutaj żeśmy oczyścili to. Ja co chwilę jeszcze będę się zatrzymywał
i sprawdzą na wszelki wypadek, czy faktycznie jest wszystko, co było do zgarnięcia, zostało zgarnięte. O, gdzieś coś jeszcze słyszę, się sypie. Nie wiem gdzie, ale gdzieś się sypie. No dobra. No i tutaj tą drabinką w górę. Mapka. No tak. I teraz tym ślimakiem w górę. Aha, tutaj nie mogę tędy przejść. Myślałem, że się tędy da. Tutaj się nie da. No jedyną możliwością przejścia to jest tutaj tędy drzwi. No, dobra, idźmy tutaj. Przejdźmy. Zobaczmy. No dobra. Tutaj był ten nasz schowek. Przejdźmy już, jak jesteśmy. Pewnie nic tam nowego się nie pojawiło, no ale skoro już jesteśmy, no właśnie, wszystko już zostało zinwigilowane. Jeszcze mapka, dobra. Także tutaj już nic nie nawojujemy. Wracamy się. Oj. Dobra, jesteśmy na tym poziomie. No idziemy w górę. Tu jest chyba ten motyw, gdzie... Tak. To jest ten szyb. No i teraz... Słuchajcie, nie wiem, gdzie tutaj tego szukać, bo tutaj raczej nie, po tej stronie nie. Czyli musimy wejść do środka. No to będzie jeden, że tak powiem, fałszywy ruch i po nas, bo w tym wypadku już nie cofniemy się. Będziemy musieli brnąć do przodu, no ale dobra. Zeskakujemy. Tu już wejście z powrotem do tyłu jest niemożliwe, jak pewnie widzicie. No ale tu musimy już czegoś szukać. Tu już jest wszędzie ciemno. Zobaczcie, to co się paliło, to już przestało, ugasiło się. Ja tu będę się po prostu rozglądał na wszelkie możliwe i niemożliwe sposoby, bo gdzieś coś tu jeszcze musi być. Na tych lemieszach może? No nie widać. Tutaj coś takie było świecące, ale nie, to jest po prostu światło, które się odbija. To jest światło, które się odbija. Tu gdzieś coś jest. Szkoda, że tu latarka automatycznie się nie włącza. Oczywiście ręcznie latarki też nie ma możliwości włączenia, bo jakby inaczej. No i patrzcie, nie ma. Ja niczego tu nie widzę. Musimy już być ostrożni. A rzekłbym nawet bardzo ostrożni, bo jeżeli zejdziemy niżej, to już nie wrócimy w to miejsce. Ja tu wypatruję, słuchajcie, jakiegoś, nie wiem, kwarcu, kryształu, czegoś takiego migającego, wiecie, jak tam było w innych miejscach, bo no myśmy, wydaje się mi, już tutaj naprawdę wszystko przeszli, co było do przejścia i nie było nic, no. Tam dalej nie można pójść. Widać tam jakąś rurę, ale zejść się nie da. W dół oczywiście też nie.
I tutaj jak już zejdziemy, to już zejdziemy. Więc tu jeszcze nie chcę schodzić. O. No patrzcie, rozglądajcie się, czy gdzieś tutaj coś jest, no, że jest, to nie podlega dyskusji. Czy to nie jest? Nie. To światło było, tylko że tam to chyba są migające jakieś tam elementy. Tu musi być jeszcze gdzieś coś ukryte. Tylko gdzie... Tylko gdzie... Patrzcie, jest! Widzicie? Mówiłem, że gdzieś jakiś migający kryształ jest. Ale czego ja go wcześniej nie zauważyłem? Odsuńmy się, zobaczmy, jak on z daleka jest widoczny w ogóle. Z jakiej odległości. O, tutaj już przestaje być widoczny. A jak podejdziemy troszeczkę do przodu, to dopiero tutaj jest widoczny. No dobra. Udało się, słuchajcie, znaleźć brakujący element. Podnosimy żółty kwarc, to był. No i teraz mamy mapę czystą. Pięknie. Dobra, lecimy dalej. Cieszę się, że się udało odnaleźć to, bo to zawsze tak człowieka męczy potem, że kurczę, coś żeśmy zostawili, coś się marnuje. A można było to zebrać, nie wiadomo co, no przypuszczałem, że to mógł być kwarc, ale oczywiście pewności żadnej nie było. No a tutaj, prawda, udało się to. Dobra, lecimy w górę. Także, no, otwieraj. No, ciężko to idzie. O, dobra, jesteśmy. Jesteśmy, ach, jesteśmy. No i co? Jest winda, fajnie. Także od tej strony się nie dałoby wejść, bo tam widzieliście ta klapa. Poza tym ten zawrót, znaczy ten właz taki no z pokrętłem niby jako zawór zamknął się, więc tutaj nie dałoby rady nic już tutaj zrobić. Okej, jesteśmy na miejscu, słuchajcie. Cieszę się strasznie. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy, dobra. Lecimy. Tędy. Chociaż ja wiem, czy jest sens tutaj wchodzić. Może od razu lećmy se tutaj, słuchajcie. A może od razu sobie tutaj lećmy. Czekajcie. Jak to tam było? To pomieszczenie, bo coś tu mi się nie... Tędy się szło, tak. Także lecimy, po prostu sobie będziemy dalej eksplorować, już kontynuować tą misję, którą żeśmy zaczęli. O, tu byliśmy. Tędy żeśmy przeszli. I tu jeszcze jest to niezeksplorowane, to jest ta ładownia, o której była mowa. Dobra, fajnie. No i teraz tak. Gdzie my mamy iść? Tak, patrząc się na mapę... Nie no, musimy gdzieś tutaj wylądować, wydaje mi się. Czekajcie, ja to może powiększę. Niewiele się daje powiększyć. Tu jest gdzieś dalej jakaś drabinka. No, czyli musimy tutaj wyjść, ale jak tu wyjdę? Oczywiście tu już nie wskoczę, no bo jak? No dobrze. Działamy dalej. Hmm.
kolejny ten. Kolejna skrzynia. Metalowy złom. Proszę Państwa, metalowy złom. Tu jeszcze coś pewnie jest gdzieś w zakamarkach, jak znam życie. Nie, tu już nawet się podejść dalej nie daje. Zobaczymy. A, to już oczyszczone, jest dobrze. Drabineczką króciutką w górę. O kurde, jak wysoko, patrzcie. I co my mamy przez ten taśmociąg przejść? No nie. Ja się boję. Tu jest wysoko, jakby. O kurde. Macie lęk wysokości? Napiszcie w komentarzach. O kurde. Oj, 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 oj. Dojdę? Dojdę. No i co? Mapka? No jesteśmy na końcu. No to dobra. Ciągniemy. Co się dzieje? A jeszcze wyżej jedziemy. Tutaj. Tam coś się włączyły. Jakieś te. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. Nic tu nie ma. Nie, tu nic w ogóle nie ma na tym poziomie. Dziwne, zawsze coś takiego gdzieś w zakamarkach leżało. A tu nas gra niczym nie uraczyła. No dobrze, to idziemy, to przeładujmy. Co to za pomieszczenie? Też nic nie ma. No nie wierzę. Taka duża ta... Takie duże pomieszczenie i tu żeby nic nie było? Czekajcie, jeszcze tutaj oblukamy wszystko przed wejściem. Bo tam może jakaś niespodzianka się na nas czaić. Aha, tędy nie przejdziemy, tędy nie przejdziemy. Czyli tutaj nam tylko zostaje, tak? Ale tam też nic nie ma. No dobra. O! What the? O kurde. Co to się dzieje? Not bad. Not bad. Heisenberg. But I've got a rebellion. So stay out of my way. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Co tu się dzieje? Patrzcie. Spadliśmy na samo... na samo dno. No nie wierzę. Nie wierzę w to, co widzę. I co teraz? Znowu mamy się piąć w górę? O ludzie. O, no chyba znowu niestety. No, panie. Zobaczmy mapkę, gdzie my jesteśmy. No tutaj nic nie ma. Odpływ odpadów. B5. Czyli chyba na najgłębszym poziomie jesteśmy, bo tam chyba był B4 wcześniej. Ale motyw. No i cóż, tędy chyba tylko zostaje. Z tego co widzę. Ale tu ciemno. O, i tutaj złomowisko. I tu coś jest. Tu coś jest. Wyjmij. Nie wiem, co mam wyjąć, ale zaraz zobaczymy. Czekajcie. Bo tak inaczej, jak tego nie ruszę, to nie przejdę. Coś tu dziwnego jest. Jakiś drągal. No dobra. O. I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What?
She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. No chyba. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get it, Ethan. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this and do me a favor. Try to stay under the radar. No, zdecydowanie nie. Ale motyw. Tu jest coś do zebrania jeszcze. No to pomyszkujmy. Tutaj nie ma nic do zebrania. Nie ma. Czyli musimy przejść tutaj. Z powrotem. Tak, tutaj coś jest. No to szukamy. Maszyna do pisania to za chwilę. O, tu komputer mamy. Zbadajmy, o co chodzi. Odbiorca oddział Hunt Wolf. Przeczesanie fabryki zakończone. Brak jakichkolwiek dowodów na powiązania z organizacją. To chyba nie był nasz szczęśliwy dzień. Udało mi się pozyskać wiele dokumentów rzucających światło na eksperymenty Mirandy. Potwierdzają też nasze poprzednie teorie. Zainfekowała się mutogrzybnią, która dała jej dodatkowe umiejętności. Włączając w to mimikrę, jest w stanie przejąć kontrolę nad swoimi komórkami i przeistoczyć je, przybierając dowolną postać. Podszyła się pod Mię i przenikła do domu Wintersów. Jej celem z pewnością było uprowadzenie Rose. Może myślała, że będzie w stanie łatwiej ją kontrolować, jeżeli przybierze postać jej matki. Aha, czyli widzicie, wszystko zaczyna nam się układać w no, sensowną całość. Na początku pierwsza część, która chyba pierwsza czy druga, tam gdzie byliśmy w domu Rose, pierwsza część to była chyba w pierwszej części, to pamiętacie te odzywki Mii, które tam padały, nie? Takie no niezbyt miłe, niezbyt sympatyczne. No i to się okazuje, że to nie była Mia w tym momencie, tylko to była właśnie ta Miranda. Także, no, to zaczyna tłumaczyć. I dlaczego wtedy Chris ją zabił? Pamiętacie na początku? Jeżeli nie, to się cofnijcie właśnie do pierwszego odcinka. Kiedy zaatakowaliśmy, częściowo pokrzyżowało to jej plany, więc zaczęła udawać zwłoki. Przywróciła swoją postać wewnątrz transportu. Zabiła wszystkich na pokładzie i zabrała ze sobą Rose. A no, widzicie. Czyli mimo, iż została ona zabrana tym samochodem, co myśmy się tam ocknęli, to ona, no, jeszcze tam ten Chris uciekł
ale wszystkich zabiła. Nie wszystko poszło po jej myśli, jednak ostatecznie i tak dostała to, czego chciała. Ale koniec z tym. Pora się przegrupować i wysadzić to miejsce w powietrze. Możliwe, że przeistoczy się to w walkę z Heisenbergiem, ale chyba znalazłem coś użytecznego. Zostawił po sobie jedną ze swoich zabawek wykonaną z kompozytu polimerowo-metalowego, którego nie jest w stanie kontrolować. Pora odwrócić sytuację na naszą korzyść. Alfa. No dobra. Teraz zbierzmy jeszcze to, co jest tu do zebrania. Bo tak jak... Aha, czyli tu nie ma nic. Natomiast jest gdzieś tutaj. Poszukajmy. Oj, chyba coś widzę. Chyba to jest to. Zobaczmy. Nie, to nie wszystko. Jasne, że nie wszystko. Dobra, czy teraz wszystko? Tak, teraz wszystko. Ojejku. Widzę, że jest maszyna do pisania, także ja szybko zapisuję grę. I lecimy dalej. No i cóż, musimy tego dosiąść. Więc wsiadamy. Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. No ciekawe, jak nam to będzie szło. I'm coming, Rose. Czekajcie, jak się tym steruje. Prawy przytrzymaj, przygotuj działko. Z lewego wystrzel z działa. Spacja, obrona i lewy sam. Ten karabin maszynowy. Czyli to jest karabin maszynowy? Nieskończoną amunicję mamy. Fajnie. Niezniszczalny laptop. I niezniszczalna maszyna do pisania. A jakbyśmy przetrzymali to. A jakbyśmy strzelili w laptopa. A nie możemy, jeszcze przeładowywanie, dobra. Najpierw chcę się troszeczkę obeznać, jak to się tym steruje, jak się tym strzela. Przygotuj działo. Trzymam i teraz wystrzel. No, laptop pancerny. Zaiste. Dobra, niech się przeładuje i jedziemy do tej windy chyba. Przeładowywanie, dobra, przeładowało się. No to idziemy do windy. Co tu musimy wcisnąć? Jak to wcisnąć w ogóle? A, sama winda ruszyła. No to fajne. Patrzcie, mijamy fabrykę w tej chwili całą. Tam, gdzie żeśmy byli. Koziołek był! Widzieliście? Nie zestrzeliliśmy koziołka. O kurcze. Czekajcie, może jeszcze z góry będzie jakoś możliwość, żeby go zestrzelić. Ale motyw. Minęliśmy koziołka. I teraz się tam nie cofnę. Ojejku. Skoro już tu jesteśmy. Dobra, rozwalmy bramę. I wyjeżdżamy. Kto to? O kurde. Nie można tu szybko jeździć. Oj, 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 oj. Czekamy? Oj, chyba się nie udało. Za wolno. Za wolno, za wolno, za wolno. Biej, i tam biej. Dobra. Przeładowywanie, dobra. Strzelamy w niego. Oj, oj, oj. Wale, ile się tylko da. Do tyłu, tak. Dobra.
in the face of my steel glory. Guess I do understand that bitch. Dobra. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Oj, dojechał nas. Oj, dojechał nas, dojechał nas. No nie. Nie, 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 nie. Dobra, uciekamy. Dobra. Gdzie on? Jest. Ojejku. Schował się. Coraz bardziej rozezłoszczony jest. Nie! Wciąga nas! No nie! Przeładowanie. Dobra, wystrzeliłem. Co tu się dzieje? O kurde. Wiejemy. Ale ja nie mogę biec. Co ja mu zrobię? Co ja mu zrobię? No chodź, tak. Oj, oj, oj. On przyciąga wszystko. Oj. Nie no. Czy wy to widzicie? This can't be the end for me! I must kill her! Oof. Kryształowy Heisenberg. No telefon w odpowiednim momencie. Alpha. Ethan? I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Oh? Rose? Ethan? Oh? Ethan, respond! Mia? Yeah. To nie Mia. Miranda. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Oh, hey. O, jest jej prawdziwe oblicze.
Remember Evelyn and her power over the mold? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her? O, czarownica. And you Wiedźma. Are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Oh. Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. Oh, cool. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. I've waited so long. But dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Oj, oj, oj. Uff. O, dalej fabryka widzę. Heisenberga. Captain. I've confirmed the death of Ethan Winters. O kurczę. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you. BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was the last? Zabij Miranda, ratuj Rose. Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard she turn herself into Mia, though. Taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Ojejku, czekajcie, ja muszę na chwilę... a co się z moim ekwipunkiem stało?
Patrzcie, mamy coś innego niż mieliśmy do tej pory. Nie ma naszego ekwipunku. Nie ma naszych apteczek. Kluczowe nie mamy, skarby nie mamy. O, no to ładnie. Ha? Czyli teraz jesteśmy Chrisem, wcielamy się w postać Chrisa. Mamy iść, czekajcie, zobaczmy. A, mapki nie ma. Próbuję mapkę dusić, a tu mapki nie ma. No nie podoba mi się to, no ale nic, idziemy do przodu. Coś tam przed nami widzę, jakiś ogień. O kurczę. Patrzcie, co się z wioski stało. Czy wy to widzicie? Reaching the objective. First, we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. Czekajcie, tędy mogę zejść? Nie, tędy musimy jakoś... O, tędy chyba. Made contact with a group of hostile bioweapons. It's more than we thought. Czyli będziemy mieli tutaj ostrą rozwałkę, widzę. Nie podoba mi się to. Ojejku, w co ja się wpakowałem. Ciekawe, czy byłoby... O, tu jeszcze następny leci. Czy byłoby możliwe inaczej rozegranie tych... tego scenariusza. Czy by się inaczej nie dało, nie wiem. O. Chcę coś tu zbierać, ale widzę, że mi nic się nie uda tutaj zebrać niestety. Clear, moving out. Roger that. O, tu jakaś flara, czekajcie. Możemy tu coś w ogóle zebrać? Wejść do jakiegoś... Nie. Do domu wejść się nie da. BSAA craft spotted. Two guards. I can take them. Don't get cocky. Ale dlaczego oni z tą BSAA walczą? Nie bardzo rozumiem. Przecież... No oni niby byli... Pusta. Pamiętacie to miejsce? To przecież był dom Luizy. Tam, gdzie myśmy tego Luizę i... O, tu kibelek nasz. Teraz już jest zamknięty. Nie da się go otworzyć. O kurczę, nie podoba mi się to, delikatnie rzecz ujmując. No, otwórzmy tę bramę. Oj, tu jest ten dom po lewej stronie, co myśmy ich znaleźli. A no właśnie. O. O kurde. Możemy tam wejść? Nie możemy. Nie, patrzcie, co tu się dzieje. O ludzie. Nawet gra, widzę, mi ścina trochę. Ja w ogóle nie wiem, czy jest sens strzelać do tego. Cofujemy się. Oh, kurde.
Którędy ja mam iść, jak tu jest wszędzie ogień? Tędy? Nie mam pojęcia. Może tędy? Nie, no to... Hey boss, it's me. Przejdę tędy, dobra. I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Thunder here. Leaving some supplies in one of the houses, captain. Help yourself. Amunicję. Nie wiem, po co ja tę amunicję biorę, bo chyba mam wszystkie. Tutaj mogliśmy wejść wtedy, a zobaczmy, jak teraz jest. O, włączyła nam się latarka. Tu już nic nie możemy zrobić, patrzcie. Tu mieliśmy te cyfry, pamiętacie? Jak to wszystko się zmieniło teraz. Poszukajmy tu może czegoś, ale tu już chyba nic nie ma. To jest wszystko pozamykane. Nic tu nie znajdziemy, oprócz miejsc, w których jest zapalona ta... coś mi się wydaje, flara. I przy tej flarze właśnie mamy zapasy amunicji. Ojejku. Aż nie wiem, co powiedzieć. Mapki dalej nie mamy oczywiście. A czy tu możemy wejść? Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu ta klatka wisiała, pamiętam, u góry. Pewnie pamiętacie, w którymś z odcinków było to. Tu już nic nie ma. No wychodzimy, no bo co innego nam zostało. Tutaj patrzcie, coś chyba na beczce jest, nie? Nie, nie ma nic. Tu możemy wejść? Możemy wejść. O, patrzcie! Widzieliście? O! Coś słyszę? Umberize, I need some backup! Dobra. Oj, nie! Dobra. Ja tu strasznie jakoś wolno. Wydaje mi się, że on się porusza. Ten. No można teraz, widzę, z shiftem jest szybciej. Dobra. Ojojoj. To się narobiło, patrzcie. Kolejni. Kolejni, ładnie. Tylko teraz po nich nic nie zostaje, nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę. Wcześniej zostawiali jakieś tam skarby. A teraz nie ma nic. No, jeszcze jakiś cwaniak. O kurczę. Ten, patrzcie, nie założyłem go. O, kolejny. O. Próbował mi zmylić, ale mu nie wyszło. Dobra, idziemy powolutku. Rozglądając się tam, ruszająca się to jest ta grzybnia. O, widzicie? Wystarczy chwila nie uwagi. O kurde! Grzybnia. Dobra, udało się. Tędy nie możemy przejść w takim razie. Chciałem tam jeszcze zajrzeć, ale grzybnia mi na drodze wyrosła. Jak to nie mogę użyć? To czym mam się bronić? No nie! Kurczę! Czekajcie. Co ja tu mam? Granat ręczny. Dobra, wyposaż i rzucaj, rzucaj! I tam! Oj nie! Oh my god! Dobra.
kurwa. Przeładujmy. Tu jest granat. Tu co mamy? Nie wiem co to jest. Nie można użyć czegokolwiek by to nie było. Pod jedynką mamy... Koło spływa. Dobra. O. Naprawdę robi się ostro, słuchajcie. Słyszę coś? Dobra. To jest tak, jakbyśmy zaczynali od początku, tylko bez... Dobra. No granat, nie ma dwóch zdań. Nie! Tam jeszcze są. Dobra. Dobra. Powoli się wycofujemy, bo nie wiadomo, co za chwilę się stanie. Patrzcie. Dobra. Kolejny. Gdzie jeszcze? Jeszcze słyszę ich. Czekajcie. O! Znowuż kolejni. O! Nie! Skąd on się tu wziął? Gdzieś stąd skoczył gdzieś. Myślałem, że to wszyscy. Będzie kolejny zaraz. Założy się. Jest! Patrzcie. To wszyscy? Ucieka! Już nie ucieka. I've reached the target location. Damn, this is big. O kurde. All right, Lobo. Marking the target. Roger that, boss. Takes a minute to target the point. No nie wiem, co mam znaczyć. Gdzie ten cel jest? Hang on. Aha, to w ten sposób. Przeładowanie. O kurde! Czy wy to widzicie? Oj! Nie! No nie! O ludzie, zaraz będzie po mnie. Nie mogę uciekać, patrzcie, do tyłu nie mogę się cofnąć. Co jest grane? Captain, they must be after the wreck of IC2.
Jezu, kurczę, co tu zrobić? Nie mogę się cofnąć. A, bo tam ta grzywnia jest. Czekajcie, granat. Ale ostatni już. O! Nie! Oj, po mnie. I w tym miejscu, słuchajcie, pożegnam się z wami. To tyle w tym odcinku. Zapraszam serdecznie na kolejny. Kolejny, niestety już będzie ostatnim. Zachęcam do lajkowania, łapkowania, komentowania. No i tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć!